Łączyłem. Pokój dobro. Pokój dobro. Takie pytanie świąteczne jeszcze. Nie tylko bożonarodzeniowe, ale w ogóle chyba wielkanocne i... No właśnie. ...związane z każdą inną uroczystością. Pytanie brzmi tak, czy jeżeli ktoś był na pasterce, to czy może potem w pierwszy dzień świąt Bożego Narodzenia przystąpi do Komunii Świętej? Jest to praktycznie pytanie o to... O możliwość dwukrotnego przystępowania do Komunii Świętej w ciągu dnia. Tak. No, może na początku w ogóle powiemy, że ten, kto był na pasterce, nie ma obowiązku bycia potem w pierwszy dzień świąt w Kościele. To znaczy samo bycie na pasterkę już jest uczestniczeniem w tej mszy świętej bożonarodzeniowej, tylko to jest msza w nocy, tak? No po prostu. Msza o północy. Dokładnie tak. Tak de facto uczestniczy w tej mszy świętej, w święto Bożego Narodzenia. Tak. Zasada jest taka, że dwa razy można przyjąć komunię świętą, że drugi raz można przyjąć komunię świętą pod warunkiem, że jest się na całej mszy świętej. Czyli na przykład taka sytuacja w szpitalu, kiedy kapłan chodzi z Panem Jezusem po salach, chory przyjmuje Pana Jezusa w sali, w tym obrzędzie komunii świętej dla chorych. I potem drugi raz może pójść na mszę świętą i jeżeli jest od początku do końca na całej mszy świętej, może przyjąć Pana Jezusa. Albo na przykład w kościele wchodzimy, jest Baranku Boży, rano ktoś się spieszy do szkoły, bardzo chce przyjąć Pana Jezusa, krótki akt żalu i Pana Jezusa można przyjąć do serca, a potem wieczorem na przykład mówi, a ja dzisiaj spokojnie zdążę na całą mszę świętą i ktoś idzie i też może przyjąć po raz drugi. Ale zdarzają się czasami uroczystości, nawet znaczy uroczystości w tym znaczeniu, że uczestniczymy we mszy świętej za zmarłych, czy w związku z sakramentem małżeństwa, prawda? Na przykład byliśmy rano na mszy świętej, czy rano na nabożeństwie, gdzie przystąpiliśmy do Komunii Świętej. Potem drugi raz podczas tych uroczystych mszy oczywiście do Komunii Świętej można przystąpić. Wartość przyjęcia Pana Jezusa do serca jest nie do wypowiedzenia. Niewyrażalna, nieskończona. Nie będziemy wypowiadali. Ta modlitwa co do wartości jest bezkonkurencyjna. Nie będziemy z niczym konkurować. Tak sobie pomyślałem, że może jeszcze tutaj nadmienimy przy okazji tego tematu tą sprawę związaną z mszami świętymi odprawianymi wieczorem w sobotę, które są odprawiane... jako msze niedzielne. Dokładnie tak. Ten, kto uczestniczy w mszy świętej sobotniej wieczornej, nie ma, a i z intencją, że jest to msza święta niedzielna, nie ma obowiązku pójścia potem w niedzielę do kościoła. Chociaż faktycznie pamiętajmy jednak o tym, że od samego początku, dniem, kiedy chrześcijanie spotykali się na łamaniu chleba na Eucharystii, to był właśnie Dzień Pański, czyli tym dniem była niedziela. Czyli bardziej jest to związane z tym, że ktoś na przykład nie może uczestniczyć w niedzielnej mszy świętej w związku z wyjazdem, w związku z pracą. Nawet jeżeli jest to wyjazd rekreacyjny, wypoczynkowy z rodziną całą, no to wtedy spokojnie można iść w sobotę na wieczorną mszę świętą. Nawet obowiązek jest wtedy właśnie uczestniczyć w tej niedzielnej mszy świętej w sobotę wieczorem, by potem w niedzielę już ze spokojem, nie denerwując się, że będziemy w korku stali, nie dojedziemy do Poznania na odpowiednią godzinę, żeby się na mszy świętej wieczornej, prawda? No gdyby ktoś wieczorem w Poznaniu był i szukał mszy świętej, to o 20:30 na Garbarach 22. 22, zapraszam. Garbary, klasztor Franciszkanów. To jest jedna sprawa. I druga jeszcze taka też może ciekawostka. W parafiach, gdzie jest odprawiana na przykład msza święta, nie ma dwóch mszy święty rano i wieczorem. I na przykład w sobotę msza święta wieczorna jest odprawiana z tak zwanego formularza z dnia, czyli z soboty. Jest jedno czytanie, nie ma chwały na wysokości Bogu, nie ma wierzy w Boga. Tak samo jest też na mszach świętych ślubnych, gdzie są czytania ślubne, gdzie też... No nie ma tego formularzu mszy świętej niedzielnej, tak? Tak jest. To jeżeli jest to msza święta wieczorna, czy msza święta odprawiana od godziny 15, z intencją, że chcę być i jestem teraz uczestniczącym w liturgii mszy świętej niedzielnej, to formularz nie decyduje o tym, czyli jest to msza święta niedzielna. Tak jest też właśnie z mszami świętymi ślubnymi. Często to pytanie potem jest, a czy jak ja byłem na ślubie, czy ja w niedzielę muszę pójść? Jeżeli jest to msza święta po południu,
to wtedy i uczestniczyłeś w tym mszy świętej z intencją, że jest to twoja również msza święta niedzielna, to w niedzielę nie masz obowiązku. Chociaż zachęcamy, żeby uczestniczyć, no bo to jest, zwróćcie uwagę, że czasami jest tak, że ze względu na różnego rodzaju święta o charakterze religijnym, czyli na przykład pierwsza komunia święta, tak, czy ślub, niektóre osoby się dyspensują od mszy świętej, bo mówią, że musieli to przygotować. I dla mnie to jest czasami takie dziwne, że właśnie przygotowanie tak wielkiego wydarzenia, tak wielkiej uroczystości, jak sakrament małżeństwa, jak pierwsza komunia święta, czy inne ważne wydarzenia, że z tego powodu no, ludzie no, dyspensują się od mszy świętej, nie idą na tę mszę świętą. Przecież można spokojnie w niedzielę na tę mszę świętą pójść. Znaczy wiadomo, czasami być może jest ktoś w podróży cały dzień. No, to są okoliczności oczywiście, prawda, które tak. W jakiś sposób zwalniają. No. Natomiast no, pamiętajmy o tym, że Eucharystia jest w centrum życia chrześcijańskiego, że my nie zatrzymujemy się tylko na modlitwie takiej myślnej, ustnej, na adoracji krzyża, na adoracji jakiejś ikony, na wyobrażeniach, ale możemy w realny sposób przyjąć żywego Boga do swojego serca. I tak jak modlić się można wszędzie, tak Boga do serca przyjąć tylko i wyłącznie na Eucharystii. Czyli tylko w czasie Eucharystii jest komunia. No. I stąd też właśnie tak wielka wartość jest Komunii Świętej. No powiedzmy sobie, że nie tylko. No bo właśnie obchód chorych. W tym znaczeniu. No, w sytuacjach zwyczajnych. Tak. O, no bo tak, są sytuacje nadzwyczajne, kiedy jest wzywany kapłan, aby przyjść z wiatykiem, czy właśnie chorzy leżą w szpitalu, no to wtedy. Jest też przyjęcie Eucharystii, też jest komunia. Tak jest. Czyli to takie wyjątkowe spotkanie. Ojciec, bardzo ma takie poczucie humoru. Takie wyjątkowe. Myślę, że tak, że to jest bardzo ważne. Jak najczęściej przystępować do Komunii Świętej, tak próbując już podsumować, bo pytanie było, czy można drugi raz przystąpić. Oczywiście można. Nawet czasami sobie można wzbudzić intencje za tych, którzy w ogóle do Komunii Świętej nie przystępują, którzy żyją w grzechu, którzy chcieliby przystąpić, a nie mogą przystąpić. Różne są sytuacje. Jest to spotkanie rzeczywiście z Bogiem, który tam jest prawdziwie, rzeczywiście, substancjalnie, pod postacią chleba, w każdej nawet najmniejszej cząstce. I nie ma czegoś takiego drugiego. Nie ma drugiego takiego spotkania z Bogiem. Nie ma takiego, można powiedzieć, nawet takiej modlitwy. Prawda? Bo jest to jakieś spotkanie wyjątkowe z Bogiem w czasie Komunii Świętej, właśnie jak przyjęcie Go pod postacią eucharystyczną. Dlatego to nam dodaje siły, to nas wzmacnia, to nas uświęca i dlatego zachęcamy, żeby jak najczęściej do Komunii Świętej przystępować, by żyć w stanie łaski uświęcającej, by z czystym sercem móc przyjmować Chrystusa właśnie pod postacią chleba. Amen. Bel należy do Was. Amen. Z Panem Bogiem.